Każdy przedsiębiorca, nawet ten płacący składki wyłącznie za siebie, ale też rodzic zatrudniający nianię, mają obowiązek posiadania własnego profilu na platformie PUE ZUS. W województwie podlaskim działalność prowadzi 72,5 tysiąca płatników składek, którzy muszą zrealizować ustawowy obowiązek posiadania i utrzymania aktywnego konta na PUE ZUS. Już tylko 6,7% nie dopełniła tego wymogu. Wciąż 4800 osób jest zobowiązana do uruchomienia platformy do kontaktu z zakładem. Każdy przedsiębiorca, który ma obawy, że samodzielnie sobie nie poradzi, może przyjść do dowolnej placówki ZUS lub umówić się na e-wizytę. Pracownicy chętnie służą pomocą w założeniu konta, jak również wyjaśnieniu, w jaki sposób działa platforma. Przedsiębiorcy z Suwalszczyzny w razie potrzeby wsparcia w założeniu profilu lub potrzeby instruktażu z zakresu obsługi platformy mogą zgłaszać się do dwóch najbliższych oddziałów. W Augustowie przy ulicy Chorzej 8 oraz w Suwałkach przy ulicy 1 Maja 33. Jeśli samodzielnie nie założą konta, uczyni to za nich Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o ile posiada dane kontaktowe takie jak adres mailowy lub numer telefonu. ZUS zobowiązał się do założenia kont PUE automatycznie, jednak to klient będzie nadal musiał dokończyć proces rejestracji. Każda osoba, na którą nałożony jest obowiązek posiadania profilu PUE, otrzyma login oraz jednorazowe hasło na sali obsługi klienta lub podczas e-wizyty, jeśli ZUS jest w posiadaniu takich danych jak imię i nazwisko płatnika, PESEL albo seria i numer paszportu, data urodzenia, a także adres mail lub numer telefonu. Samodzielne posługiwanie się platformą nie jest wymagane. Każdy zarejestrowany profil może obsługiwać pełnomocnik, ale musi on posiadać swoje konto w PUE. Prócz tego należy o pełnomocnictwie zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PEL. Konto na platformie jest przydatne, ponieważ umożliwia załatwienie wielu spraw bez odwiedzania placówek ZUS-u. Można się nim posługiwać w dowolnym miejscu i czasie. Po uruchomieniu konta to na nie będzie kierowana również korespondencja do płatnika.